Jak widzicie, nie grałam w tę grę jeszcze nigdy, także będę miała z wami swój pierwszy raz w bycie artystą. Francuskim artystą. Dobrze, więc ja pozwolicie, że sobie kliknę nową karierę. Ach, okej, okay, w sensie z czatu. Dobrze. Przekonałaś mnie. Siema, Honey Vixie. Ciebie to tu milion nie było. Dobrze ci widzieć. Tak, mój pierwszy francuski raz. Słuchajcie, nigdy się nie uczyłam języka francuskiego, więc nie mam bladego pojęcia, jak brzmi francuski akcent, ale zrobię wszystko, żebyście się czuli po prostu jak w Paryżu, nie? Także spokojnie, zaraz będziemy wpieprzać croissanty, czy jak to się tam nazywa? Croissant. A, no tak, zapomniałam, że długopisik ma nawięconego LEDa. Jest to gra o tym, że jestem artystą i muszę przetrwać za 5 zł. Dobra, czy jakiś tutorial? Aha, mogę chodzić, to już umiem. Prawym się nic nie robi, lewym się robi. Wyglądam jak brzydka żaba. Tu się nic nie dzieje. Okej, okay, lewy, prawy. Tu mogę coś kliknąć. Tu pieniążki. Pieniążki! Dobrze, wydatki i dochody. Ostatni tydzień. Wydałam 15 na wino, żeby mieć inspirację. 10 na bagietki, żeby się zapchać. I za wynajem 55, minus 80. Obecny tydzień, pieniądze 250. O nie, czyli sobie kiepsko radzę finansowo, ale to jak każdy artysta. Na razie, jak widać, sprzedaję cegły. Tutaj też nic nie mogę kliknąć. Tą farbę mogę kliknąć, nie mogę, lampkę. Czy ja mieszkam w garażu i tam mam w ogóle narzygane? To chyba po tym winie, słuchajcie. Jeżeli wino kosztowało 15, czyli w sumie niewiele więcej niż bagietki, to jest szansa na to, że mogłam narzygać po nim. Nie wiem, po ile są bagietki w Polsce, bo prawdę mówiąc nie jadam białego pieczywa, ale obstawiam, że jeżeli byłoby po złotówce, to tak... Czekajcie, matematyka się włącza, tak? Jeżeli wino kosztuje o 5 więcej niż bagietki, nie wiemy, ile było bagietek, ale zakładamy, że było ich 7 po jednej na dzień, to słuchajcie, jeżeli sobie pomnożymy... ja odepnę ten tablet, bo będzie nam tutaj robił czacze różne. No, jeżeli pomnożymy sobie 7 razy bagietka, czyli to będzie plus minus 7 zł i dodamy do tego tak połowę, czyli czy 50, czyli 10,50 za wino, no to tak wiecie, jeszcze siarą trąci trochę, nie? No, nie oszukujmy się. Pijemy Chateau Diabol. Siema, The Shabless, dobrze ci widzieć. Ewester, ja sobie świetnie poradzę jako artystka. Proszę bardzo. Ja już, patrz, maluję. Ale to ja bym chciała dowiedzieć się, co namalować. Dobra, czaty mówią, co maluję. Tu mogę obracać, tu mogę ześmieciować, tu mam pędzel. A tu mam kolory. Aha, bo nie mogę sobie sama swoich kolorów. Zbliża się termin płatności rachunków. O nie! Co malujemy? Kota. Bo piany artysta tak w leśnym dzbanie. Dobra, to słuchajcie. Malujemy kitku. Piękne kitku. To ja sobie tutaj zmniejszę, albo nie, najpierw sobie zwiększę czcionkę, zrobimy piękny, granatowy... Ale patrzcie, ja tam się ruszam, jak maluję. Moje rzeczy to... Patrzcie, jak nóżką robię. Jaskółeczka, to po tym winiaczu, słuchajcie. Dobra. To teraz kitku. To musi być rude kitku, żeby, słuchajcie, był kontrast pomiędzy tym granatowym tłem, a pomarańczowym kitku. Ja będę narysuję kitku, nie wiem. Tu jest głowa kitku. O! Jest kitku. Piękny kitku. Znaczy, na razie jeszcze nie wygląda jak kitku, ale zobaczycie, że będzie. Tu ma uszko i tu ma drugie uszko. Dobra. I teraz trzeba mu narysować różowy nosek. Każdy kitku ma różowy nosek. Tu mu zrobimy taki różowy nosek, taki o. I nawet mu takie pić zrobimy. Takie pik, że ma takie, wiecie, że mu się świeci. Jestem najlepsza w tę grę. Już wygrałam, słuchajcie. I kitku zazwyczaj mają kocią japę. I ona wygląda tak. I takie mają tutaj takie o.
pięknie. Siema, Ravenku, dobrze ci widzieć. To się na pewno nie skończy jak z pewnym panem z Austrii. Ja maluję, słuchajcie, tutaj plakatówkami, a nie akwarelami. Dobra, i teraz trzeba wąsem. Patrz, jakie piękne wąsy. Mogłam zrobić białe, to by były... Nie, to w kontekście przed chwilą tej wiadomości od Ravena to nie brzmiało dobrze. Dobra. No, już mam model do swojej gry. Kitku musi mieć piękne, zielone oczki. A to czekajcie, to najpierw zrobimy tak, żeby mu te oczki gdzieś namalować. To tu zrobimy takie ogromniaste mu zrobimy. Czekajcie, to ja zrobię tak. Białe, wielkie oczki. Naukowcy odkrywają obcy statek kosmiczny. Okazuje się, że jest to czajnik. Cudownie. Patrzcie, takie kitku ma oczy. Takie. O! Teraz będą zielone. To będzie kitku, który brał udział w tym symulatorze, co Dersz dzisiaj grał, wiecie? Proszę. I teraz robimy tak. O! I teraz trzeba mu zrobić, że mu się świeci w oczkach takie. Ma te tak zwane kurwiki, nie? O! Kurwiki. No i pięknie! Bądźcie ze mnie dumni! To trzeba mu więcej futerka dać, bo wszystkie kitku są grube, taka jest prawda. Dobra, ale to musi być bardziej artystyczny kitku, więc już aspekt kitku mamy, a teraz wy mówicie, co robię z tym kitku, żeby był bardziej artystyczny. Jakaś taka, wiecie, większa alternatywka tu się musi zadziać, bo taki zwykły kitku jest po prostu zbyt standardowy. Więc dobra, jest kitku, ale co ten kitku? Daj mu muszkę, dobrze, zrobimy muszkę. Prążki. Dobra, to dostałam zawału. Dziękuję, długopisiku. Oczywiście kupię sobie wszystkie możliwe kursy do rysowania i jak najbardziej się nauczę, ale przecież ja pięknie maluję. Jestem artystą. Muszka dla kitku. Ale to ten musi być w jakimś takim pięknym kolorku. To wiecie co, zrobimy zielone, żeby się trzymać jednej tapety już, palety już. To zrobimy taką muszkę, taką wiecie, tu, proszę, tu i tutaj taka muszka, o, proś. I ona będzie miała groszki czerwone, ta muszka. Ja jestem artystą doskonałym. Nawet wycieniuję. Długopis, patrz jak się uczę za twoje pieniążki, proszę. Tu, o, jest tak, i tu, i o, i jeszcze, o tak, o, w ten sposób, że tutaj są takie fałdki niby i że tu, jeszcze tu zrobię cień, o, proszę, jeszcze nawet zrobię odblaski, że to jest taka, wiecie, z telefonu. Pięknie. A, jeszcze miały być groszki czerwone, proszę bardzo, czerwone groszki. Chcieliście taką korwinową muszkę, bo to jest... Kot Korwin, tak? No dobrze, niech będzie. I monokl. Nie wiem, czy ja będę w stanie narysować kółko tutaj, tak? Ale damy radę, słuchajcie. Myszką kółko to jest to, co każdy pragnie zrobić. Jest! O, i taki monokl. Proszę. Piękny, artystyczny kitku. Skończyłam. Czy jesteście ze mnie dumni? Mówicie, dobrze, że nie kot COVID. No, ja rzeczywiście wolę kota Korwina niż kota COVID-a. Piękny, 100 na 10, arcydzieło, dobrze. Alisona kupuje, ja wystawiam. Patrzcie teraz, o. I mogę ustawić tu, na moich cegłach. Nazwa. Kot Korwin. Mogę nazwać kot Korwin. Proszę bardzo. A to co to jest? A! Zapisałam! Gościu sprzedaje bagietki. Daj mi bagietkę. Ej, daj bagietkę. Daj. Benjamin chce za 126. Targuj się. O nie, dobra, to bierz za 108 i wypieprzaj.
Nie wiem, czy nie za tanio sprzedała mojego kota Korwina, ale już mam przynajmniej, słuchajcie, rzeczy do zapłacenia i mogę kupić bagietkę. Siema Kacprze, dobrze Cię widzieć. Twoje zdrówko również, bo zdaje się, że wysłałeś Cirka, ale ja nie przeczytałam, bo malowałam, byłam w fazie twórczej. Dobrze, co malujemy? Co następne sprzedajemy? Moi drodzy, buzi Tobie również, długopisiku. Tak, idealna głowa do targowania się. Jestem idealna. Czarna kropka na białym tle. Kepsa, browara, siusiak. Dobra, najpierw zrobimy czarną kropkę na białym tle. To jest, teraz słuchajcie, artystycznie będzie, nie? Białe tło, czarna kropka. O, doskonale. Ja to położę tutaj i nazwę to... A, jaki piękny punk. Dej mnie pieniądze za nic. To myślę, że długopis kupi, nie? Nudny wybór koloru. Weź wyjdź, się nie znasz nic, to jest sztuka. W przyszłym roku druk 3D zastąpi normalne drukowanie, mówi analityk. Analityk się nie zna. Zwykłe drukowanie zawsze będzie. I tutaj coś chcieliście? Kepsa. Kebaba, dobra. Kebab. W cienkim cieście, bo to jest jedyny słuszny kebab. To zrobimy takie różowe tło, bo on jest taki majestatyczny, mój kebab. Dobra, i zrobimy mu takie promienie światła, że on jest taki, wiecie, tylko takich chórów anielskich w tle tam brakuje, jak przy złotej kupie. To róbcie złotą kupę na czacie, żebyście wiedzieli, jaki majestatyczny kebab jest. Proszę bardzo. Okej, okay, i teraz ciasto do kebaba. To zrobimy tak. I banana przyklejonego taśmą. Dobrze, też zrobimy banana przyklejonego taśmą. Myślę, że to będzie takie kropeczki zrobię tutaj, że to jest takie, wiecie, że przysmażone jest. Tu już jest przysmażone. I tutaj, że grillowana była bułeczka z kebabem. Taka, wiecie, mną pyszna. Proszę. Włóż to trochę wysiłku. Idź stąd. Jak Ci nie pasuje moja sztuka, to nie oglądaj. Szmato. Powiedziała mi brzydko. Dobra, i tutaj te ogóreczki muszą wystawać z kebaba. Patrzcie, wystają ogóreczki takie. I pomidorki wystają. O, są pomidorki. I tutaj jeszcze... Sprzedaję Ci! Za 17. Długopis przyszedł, patrzcie jak się kupi. Też jak się kupi. Cieszy się, bo kupił, nie? Także dobra, tutaj feta jest i muszą sos, taki sos czosnkowy tu wycieka, słuchajcie, taki om nom nom nom, o ja, ale bym miała kebaba, kurde. Naprawdę o drugiej w nocy musicie gadać o kebabach, to jest to, co macie w życiu do roboty. I tutaj ostry, dużo ostrego sosu, tak? I tutaj jeszcze mięsko niech wystaje, proszę bardzo. Mięsko z kebaba. Idealny kebab, tam trzeba pokolorować w środku te ogórki z tymi pomidorami. O, tu i tu. Proszę, piękny, doskonały kebab. Jedlibyście, przyznajcie. Narysuj papugi, które zaczęły przeklinać po twojej i Sandy wizycie w zoo. One nie zaczęły przeklinać, one po prostu poznały nowe słowa. Ja sobie wypraszam. Piękny kebab. Już go ma, tutaj sprzedaję. Kebab w czemu z dużej litery? W cienkim cieście. Proszę bardzo. Jest. I tam był browar jeszcze. Cycki były. Cycków nie mogę, bo to Twitch. Ale się coś wymyśli, słuchajcie. Tak, jeszcze w oddali zrób. No. I banan, miał być banan, słuchajcie, banan przyklejony taśmą. Ja już robię, banan przyklejony taśmą, białe tło, bo to ściana była wtedy. A nie, zrobimy taki lekki błękit, żeby... O nie! Czemu zostały mi automatycznie pobrane płatności? Przecież ja dopiero maluję, dopiero tworzę jeszcze... Ojej, no psz. Lekki błękit, to mój banan będzie bardziej artystyczny, kurde... Przyznam się szczerze, że teraz mam takie, jak wygląda banan, nie? Taką nóżkę ma i ona jest taka lekko brązowawa, jeśli dobrze pamiętam. O, tu. I jest taki... Taki ło chyba, nie? I tu ma tą dupkę, ma taką...
O, Miron mi pokazuje skórkę od banana. Miron, nie skórkę od banana, tylko banana. Banan, zanim go zżarłeś, słuchaj. Taki, jakiś taki cienki ten banan, słuchajcie. O. O, jest banan, proszę. Tutaj powinno być mniejsze wklęśnięcie. O, jest takie, proszę bardzo. I tutaj ma to brązowe. I ma, ponieważ jest bardzo dojrzały banan, to ma te takie kropki wszędzie. O, takie, takie ło. Takie. Co złe kolory, co ci nie pasuje? Steve, wypieprzaj stąd. Nie będziesz patrzył na moją sztukę za darmo i jeszcze mówił, że brzydka. Dobra, i teraz taśma. Szara taśma tu i szara taśma tu. I tutaj, o, przyklejone. Jest, banan, banan przyklejony do ściany. Proszę. Na razie, Agresteo, śpij dobrze. Proszę. Kto to tak chciał tego banana? Nie, to będzie, ponieważ jesteśmy we Francji. Le banan. Nie wiem, jak jest banan po francusku, ale w moim francuskim to będzie le banan. Proszę bardzo, Junał, dla ciebie specjalnie banan. Tam ktoś jeszcze chciał cycki i browara. Ja mam świetny pomysł. Niemowlę w słoiku. Dobrze, Sain, przekonałaś mnie. Przekonałeś, bo ty jesteś on. Ej, nikt nie chce kupować mojej sztuki. Brak energii. W kebabie brak energii? Ty wiesz, ile to ma kilokalorii, synt? Idź stąd. Nie znasz się na sztuce. Aha. Ktoś chce kupić kebaba za 30. Masz. Nie, to banana kupił za 30. Ej, czemu nikt nie chce kebaba w cienkim kupić? Przecież jest dobra sztuka. Mi jest teraz przykro. Ale dobra, dziecko w słoiku. Ja zrobię. Ja narysuję. I pozdrawiamy bardzo serdecznie kogoś, kto właśnie został nowym stalkerem, tylko mi się tutaj zasłoniło i nie widzę. Ale pozdrawiam cię bardzo serdecznie, witaj wśród nowych stalkerów. Gdzie jest na górze? A jest! Endrachy! Dziękuję ślicznie, pozdrawiamy. Tak, będzie zapis, spokojnie. Jak coś z francuskiego, to może bonjour, dobrze? To będziemy malować bonjour i będzie wszystko doskonale. A czy ja na przykład, jak już namalowałam ten obraz, to czy ja go mogę zmienić? Czy ja po prostu... Aha. Nie wyrzucę mojego do kosza. Wszystko jest dobrze. Co za po prostu ludzie zbyt wybredni. Dziecko w słoiku miało być. To zrobimy taki, wiecie, klimat UFO, nie? Żeby wszystko się zgadzało. Klimat UFO, zielone tło. Piękne, zielone tło. Ok, i słoik. Słoik jest podstawą... Nie, najpierw dziecko, a później domalujemy słoik dookoła, bo wiadomo, jak jest. Jak wyglądają dzieci? Nie mam bladego pojęcia. Pewnie mają duże głowy i małe ciałka. Ja coś czuję, że tak właśnie wyglądają dzieci. O! Jest Ctrl Z, przepraszam, bo ja bym chciała, za duże ciałko zrobiłam. To może tu przymaluję tak, o. Tu jest i wszystkie... Coś mi tyka. A bierz pan tego kepsa. Ktoś docenił w końcu moją sztukę, szkoda, że tak tanio. Za 74 się sprzedał, a już prawie tykało, że nikt nie kupi. Doskonały obraz, widzicie? Po prostu oni się nie znają. Dobra, dzieci przeważnie chyba mają jakieś tam... pępuszki, nie? To tam jakieś się... Albo zrobimy, słuchajcie, taką pępowinę. Taką, o. Taką i taką jak takiego węża. On będzie oplatał mojego pięknego dzieciaka. I tu, i to będzie wystawało przez wieczko w słoiku. Jestem doskonałym artystem. Bądźcie ze mnie dumni. O, taka pępowinka śliczna. O, i tutaj idzie tak. O. Teraz trzeba temu nóżki i rączki dorysować. Tam dzieci jak w słoikach to są raczej takie skompresowane, nie? Więc tu by była jedna nóżka, taka skompresowana i tu by była druga nóżka, taka skompresowana. Ej, robię live'a o 2 w nocy i jak nic dostanę za niego bana. I wszystko wasza wina, bo mi każecie dzieci w słoikach rysować. Dobra, i tutaj, no tak, bo tutaj by pasowało, to tutaj rączkę taką z przodu domaluję, dobra. A tutaj taka będzie z tyłu przywiązana, że ona gdzieś tutaj niby jest, nie? To tak sobie wyobraźcie, bo nie mam jak cieni porobić. Dobra, i teraz trzeba tak. Dzieci mają duże oczy, tylko że może tym kolorem to zrobię, żeby były takie zamknięte, śpiące, słuchajcie. O!
takie nierówne, bo się jeszcze wykształcają. I czarne rzęski. Albo nie, białe, bo to będzie, jak jest różowe dziecko, to no wiadomo, ma odpowiednie kolory. I uwaga, o, to są rzęski. Trochę za grube, ale się nie da cieniej. Rzęski i brwi. Czy dzieci małe mają brwi? Chyba mają, nie? Jak się rodzą? O. Najdziwniejsze pytanie, jakie w życiu zadałam, czyli czy małe dzieci, jak się rodzą, mają brwi? Ale chyba mają. Wygląda jak poroniec. Sam jesteś poroniec, to jest piękne dziecko. Proszę o obraz porońca z To jest piękne dziecko ze słoika, ty się nie znasz. Otwierasz, puf, i masz od razu gotowe i nie trzeba rodzić. Takie mamy czasy. Dobra, i teraz jeszcze trzeba te takie, bo dzieci mają takie fioletowe żyłki wszędzie, takie. Mają tam na głowie, mają i tu mają takie. O, pięknie. Wygląda jak Wiktorek z Dead by Daylight. To jest piękne dziecko ze słoika, halo! Na reklamę Gerbera się nadaje. Proszę, proszę zaprzestać obrazy tego cudownego dziecka ze słoika. O, tutaj, czekajcie, bo to jeszcze uszy mu doma. Patrzcie, uszy ma nawet. Doskonałe. Jaką smutną buźkę. Ono będzie takie, wiecie, spokojne, bo wie, że jak się urodzi, to w życiu czeka go wszystko to, co najlepsze. Patrzcie. Takie. A ponieważ za dużo płacze, to ma już zaszyte. O. Pięknie. I sobie tak ślicznie śpi. I teraz trzeba mu domalować słoik, słuchajcie. Tylko, że... Nie wiem, białym chyba ten słoik, nie? Czekajcie, tutaj jest tak. Tak. A nie, to w środku jest ten... To chwilę, to muszę tak zrobić. Tutaj to będzie udawało te cienie takie niby, nie? Że tam się odbija światło na słoikach. O. Tu. Tu i tu są te zakrętki takie, te ło. Dobra, i tutaj jeszcze trzeba zrobić, słuchajcie, młotka minus milion do perspektywy, nie? Czekaj, trzeba takim grubszym zrobić takie odbicie światła tutaj. O, patrzcie. Tu i tutaj się jeszcze odbija światło. I tu, proszę, a tutaj takie po kątach niech będzie. A w środku, ja bym chciała jaśniejsze niż to. W środku takie, wiecie, bąbelki takie, że tam już zaczęło fermentować, nie? Dobra. I teraz zakrętka. O. Proszę. No i piękny. Ja uważam, że jest doskonałe. Sprzedam jak nic. Proszę. Nawet sobie screenka zrobię, proszę. Tutaj. Dziecko ze słoika. Proszę bardzo. Pójdzie. Zobaczycie. Browar miał być, tak? Złe kolory. Ty masz zły ryj i jakoś cię toleruje. Idź stąd. Przednie też mówiłeś, że złe kolory, a kurde poszło. Za 75. Więcej niż ty w życiu zarobisz. Ja też bym kupiła, jak nic. Dobrze. Miał być browar. Browar zawsze jest bardzo, wiecie, taki klasyczny, nie? Myślę, że taki nudne tło i złoty browar, taki rozświetlający doskonałość obrazu. Dobra. To jest mdłe? To trzeba było nie jeść. To się wychowuje, a nie zjada Megi. Idź stąd. Dobra. To robimy. Jest browarek, kufelek. Proszę bardzo. Normalnie Oktoberfest tutaj będzie. Zobaczycie, patrzcie, jest kufel piękny. Tu jeszcze takie, o, te dynksy. Mogłam najpierw browar namalować, bo teraz będę się z tym męczyć. Mam tylko pomarańczowy kolor, więc. Proszę bardzo. To kręci moje włosy na twarzy. Cieszę się, że włosy na twarzy, a nie coś innego cię kręci tutaj w tym obrazie, bo to by było bardzo niebezpieczne. Pamiętaj, jak już masz gdzieś wkładać, to w słoik, a nie w dziecko, nie? Także pozdrawiam bardzo serdecznie, proszę pana.
O, to dobra, to ja najpierw narysuję browar, żeby był. O, ui, jest browar. Ja bym bardzo chciała, żeby Czarna Sarna była dzisiaj z nami, bo ona jest artystą, więc ona by oceniła mój doskonały styl, gust i smak. A tak to wiecie. O. Pięknie. A tak to nie mogę być w 100% pewna, że to, co tworzę, jest doskonałe. Ale może Czarna Sarna obejrzy zapisy i mi zostawi na przykład prywatną wiadomość. To jest gaz z tego, z browarka, proszę bardzo. Jest, ale ten browarek to dobry, jest najlepszy, jak jest nalany, słuchajcie, po same brzegi. O, tu. Doskonale. Troszkę tam przemalowałam niektóre rzeczy, ale... Będzie dobrze. O! I pianka od browarka. Każdy browarek musi mieć piankę, słuchajcie. Doskonale. Takie kropeczki narysuję, że to niby takie, wiecie, że tak ma tu jakąś objętość. I że jest fajne. Proszę. Szklaneczkę poprawię tutaj. Czy pianka od browarka to by mogła być taka, o! Jeszcze trochę żółtawa. Pamiętajcie, żółtą piankę od browarka możecie, chociaż nie istnieje, ale żółtego śniegu nigdy. Proszę bardzo, browarek. Arturo, masz rację, trzeba było domalować piankę spływającą po szklance, ale za późno zerknęłam na czat. Browarek. Proszę. I każdy żul doceni, każdy żul. Ser w kubku to jest browarek. Albo jak te takie stare orężatki w proszku, co były, nie? To też tak trochę wygląda. Złe kolory. Temu kurwa nigdy... Przepraszam, jak się wyraziłam. Temu kurde żadne kolory nie odpowiadają. Ty stary, idź stąd. Jakie chcesz kolory? Ja ci namaluję wszystkie kolory, tylko po prostu powiedz, jakie chcesz. Taki hipster z kawą. Dzieło sztuki. Oh, swój autoportret? Tak, jestem chamiu. Dobra, swój autoportret. I niebieski szczur. Dobrze, wszystko ogarniemy. Najpierw swój autoportret. A tutaj, patrzcie, dostałam spraya chyba za to, za ilość wyprodukowanych rzeczy. Dostałam spray. To czekajcie, najpierw namaluję tło. Jak ja, to czarne tło musi być. Musi być czarne tło. Nudny wybór koloru. Sama jesteś nudna. Przyszła cała na czarno i nudny wybór koloru. Ty się znasz w ogóle na kolorach? Bo jak na razie wszystkie je pochłaniasz swoją czarnością. Idź stąd. Bardzo ładnie. Teraz ja. Ja mam piękną, bladą skórę, słuchajcie, niczym pergamin. To jestem ja. Dobrze? To ja. Muszę sobie oczy piękne namalować. O, wiem, jak sobie namaluję oczy. Czekajcie. To... Zbyt radykalny. Twój ryj jest zbyt radykalny, ale daje radę. Więc mój obraz również. To są moje oczy. Proszę. Ponieważ ja mam piękne, błękitne, aryjskie oczy, to jeszcze zrobimy tak. Nie jestem pewna, czy wolno mi używać tego słowa na A, ale przecież nikogo chyba nie obraziłam. Chociaż znając życie w dzisiejszych czasach... Dobra, ja mam, słuchajcie, zawsze duże źrenice i jest to u mnie naturalne. To nie jest tak, że ja coś biorę, tylko po prostu tak mam. Bo jak się urodziłaś, to wpadłaś do kotła z metą. Tak. I tak ci zostało. I tu odblaski w mych oczach, proszę bardzo, w źrenicach. I ja mam piękne blond rzęski, których nigdy nie widać, więc jakby... Czekajcie, sobie jeszcze takie powieki namaluję, takie wiecie, że jakieś mam jednak. O, to tu moje powieki będą takie łagodne i delikatne. Kurde, mina jakby mi się chciało srać, nie? Ale dobra. Moje powieki wystają mi za głowę, nic nie szkodzi. Niektórzy tak mają. I tutaj moje piękne białe rzęsy, znaczy blond rzęsy, proszę bardzo. Ja jestem zawsze zadowolona z życia, więc tutaj taki uśmiech piękny, to ja. Siema, autosabotażu. Dobrze cię widzieć. Ej, to wieloryby to sobie tutaj domaluję zaraz, spokojnie, tak?
Teraz moje piękne złote włosy trzeba domalować. To ja je wyszprejuję, bo mam nowe narzędzie, to będę szprejować swoje piękne złote włosy. Słuchajcie, mam grzywkę jak taki jeden pan. On się tak źle kojarzy niektórym, ale ja was zapewniam, że z moją grzywką jest wszystko okej, nie? Także tutaj i tutaj sobie... Kąciołek! No i widzisz, nie kłamie ani przez chwilę, wszystko się zgadza. Dobra, to skorzystamy z tej cudownej fryzury, która tam była przedstawiona, słuchajcie, to też tak uczynimy. Proszę bardzo. O! Tu i tu. I pozdrawiamy animowe, które właśnie po raz kolejny zostało dzielną legionistką. Ja ci dziękuję za wsparcie i złoty kibel, lecimy na czacie. Dobra, to jestem i muszę sobie więcej tej grzywki domalować. O, to ja. I tutaj autosabotaż nas inspirowała pewnymi rzeczami i ja z tych rzeczy skorzystam, słuchajcie. Tu jest moja szyja. Znaczy ja mam trochę, wiecie, normalniejszą szyję. Tutaj jest wiadomo co, ale nie mogę tego powiedzieć na Twitchu, bo będą kłopoty, nie? I to jest moja piękna talia osy. Dobra. I ja ich naprawdę zaraz stąd wyprowadzę. To jest mój dom, moja sztuka, nie wywalają. I tutaj jest mój piękny wielorybi ogon, proszę bardzo. I tutaj zrobimy jeszcze tak. I tutaj... O, proszę. Ale ponieważ to jest wszystko... Wiecie, nawiązujące do mnie, to tutaj trzeba dorysować złoty kibel, nie? Bo ja za swój tron, jako prawdziwa wielorybia syrenka, mam złoty kibel, czy tą złotą spłuczkę trzeba za plecami domalować. Trzeba najpierw malować tło, a potem młotkę, słuchajcie. A teraz problem jest. Proszę, złoty kibel. Muszę sobie biust poprawić, bo normalnie... O! Jest, wszystko działa. Idealnie, jaki kraj taka syrenka, dokładnie tak. Dobra, i teraz tu trzeba namalować cenzurę, bo no bo wiadomo, Twitch, nie? To tutaj jest łączenie, słuchajcie, i teraz uwaga, młotka maluje. O, satanistyczny stanik, słuchajcie, każdy o takim marzy. Jest, wyglądam, słuchajcie, jak Dziunia z Roxy, nie? Ale to nic. I rączki. Biust mi rączki zasłania, więc w jednej rączce będę trzymać, dzierżyć. O nie, nie mam tutaj. To zrobimy na biało. Pada. Proszę, to jest pad. Muszę popatrzeć, jak pad wygląda. Dobra, tak. Tu i tutaj w jednej ręce dzierżę pada. A w drugiej ręce? Co? Wisielcowa. Młoteczkowa może dzierżyć w drugiej ręce. Proszę mi podpowiedzieć. Młotek chyba, nie? To jest oczywiste. Proszę. Jest. I tutaj jeszcze fioletowy ten młotek niech będzie. Młot sprawiedliwości, słuchajcie. Jest. Autoportret młoteczki. Kebaba. Tak, Wisielcowa mi się zapodała mocno. Słuchajcie, Wisielcowa mnie porzuciła. Pojechała na wakacje i teraz, słuchajcie, to chyba z tęsknoty, tak? Nie mam gdzie dorzucić tego kebaba, ale kebaba namalowaliśmy, także jest cudowna cesarzowa w złotym kiblu, tej cień się doda taki. Proszę, za 106 chcę kupić browarka, ale wygląda na taki tryskony serem, także i browarów i sztuki oczywiście. Proszę bardzo, tutaj autoportret. Oczywiście, że jej nie lubimy, długopisie. Weź, niech idzie stąd. Autoportret. To ja. Proszę. Dobranoc, Tomek Krab. Dobrze ci było zobaczyć. Wiecie co? Tomek ma profil na Instagramie, gdzie naprawdę takie ładne obrazki. W ogóle Tomek świetnie rysuje. Ja myślę, że on tutaj wychodzi nie dlatego, że idzie spać, tylko dlatego, że już nie może. Co on mi robi? Pan ma kupować moją sztukę, a nie mnie. 150! George! On wygląda jak ten, co pisał te książki. Co tam było, grę o tron. Będę nową Daenerys! Jak nic! No pisze mnie do swojej książki gry o tron i ja tam normalnie będę za tą królową, która wygra wszystko. I nikt mnie nie zabije na końcu, tylko będę ja rządziła światem. Znaczy, a przynajmniej tym krajem, czy tam to, o co oni tam walczyli. Krainą. Niech będzie.
Młocieryz będzie, dokładnie tak. Dobra. Patrzę, jakie tam były jeszcze propozycje, żeby namalować, bo już słoik z dzieckiem był, autoportret był, kebab był, browarek był. Co tam było? Ktoś, widziałam, że było masę propozycji, ale ja po prostu nie nadążam. Na przykład Angela. Penis teraz! You know! Ale to słuchajcie, dobra, może być... A, papugi! Dobra, to najpierw papugi, ale później będzie penis. Dobra, papugi. Papugi żyją w dżungli, więc najpierw, słuchajcie, zrobimy tło. Teraz to zrobimy tak, jak trzeba, nie? Także najpierw tło. Proszę bardzo. Jest tło. Jakaś roślinność, bo przecież w dżungli jest roślinność. To o takie, taką roślinność zrobimy, nie? To będą najbardziej... najpiękniejsze roślinności, jakie istnieją. Proszę bardzo. Teraz się dowiem, że przegrałam w grę, bo w ogóle nie patrzę na to, za ile sprzedaję swoje obrazy, tylko po prostu daję każdemu, kto chce kupić. Co źle to brzmi w sumie, jak taka tania prostytutka, zamiast jak prawdziwy artysta, który ceni swoją sztukę. Proszę bardzo. I tutaj ja takie rzeczy porobię. To jest roślinność papuzia, słuchajcie. Dobra. Teraz trzeba zrobić z tym papugą jakiś stojak, bo tak naprawdę ta roślinność jest zmyślona, bo to wciąż było w papugarni, nie? Także jest stojak. Stojak na papugi. Oczywiście, że jest oznaczone jako 18+, czyli nigdy, wcale nie. Winiacz też będzie. Kacper, ja nie przeczytam tego, co powiedziałeś, bo mogę mieć z tego tytułu problemy, ale to też się da zorganizować. Dobra, papugi. Ja pamiętam, że ta papuga była szara. Dobra. I ponieważ żyje w zamknięciu, to na pewno jest tłusta, więc to będzie dupa papugi, a to będzie głowa papugi. Jest. Dobra. A ta druga była właśnie zielona, tylko że tutaj już mamy zielone tło, więc zrobimy ją czerwoną, żeby ładnie kontrastowała i to będzie taka mikropapuga. I to będzie ta taka, która dostaje najmniej jedzenia, bo ją wszystkie inne papugi biją. Proszę, to jest druga papuga. Siema Riso, dobrze ci widzieć. Ok, teraz nóżki papuguszki. Proszę, tu jest jedna nóżka, tu jest druga nóżka. Tutaj, o nie, ta ma takie grube nóżki, ta jest naprawdę wygłodzona, słuchajcie. Chciałam domalować skrzydełka, to jest jedno, o, proszę. Są skrzydełka. I teraz czaty się dopominają o historię z papugarni. Byłyśmy z Sandy w papugarni. I pozdrawiam Mleczko bardzo serdecznie, który właśnie po raz kolejny został dzielnym legionistą. Mleczko, ja ci dziękuję za wsparcie. I złoty kibel przed chwilą malowaliśmy, więc złoty kibel dla ciebie na czacie. Byłyśmy z Sandy w papugarni. No i tam były różne papugi, które robiły różne rzeczy, wiadomo. I tam miała takie to miała na szyi, takie o, takie białe, takie. Proszę bardzo. No i oczywiście młotka w pewnym momencie, widząc, że dzieci też przychodzą do papugarni, zaczęła bawić się z inną papugą. Ta papuga przyleciała i tam coś gwizdała i w ogóle powtarzała słowa, więc młotka stwierdziła, że to jest głodna papuga, więc ma największe oczy, bo najbardziej prosi o jedzonko. Nie chcąc uczyć słów, znaczy wulgarnych słów papuszkę, no bo wiadomo, papuszki są biedne i nie wolno ich uczyć brzydkich słów, bo później to trafią do izolacji, żeby tam, no, nie uczyły na przykład dzieci mówić brzydkich słów. Więc ja, chcąc nauczyć papugę czegoś nowego, ale niewulgarnego, wzięłam sobie taką papugę na ramię i ona tam coś jadła z kubeczka, a ja do niej prostytutka. No i niestety papuga nie chciała powtórzyć, jakby chyba była mądrzejsza ode mnie. Nie powtórzyła, ale Sandy siedziała obok i kisła, że uczę takich rzeczy papugę mówić, no. Dobrze, także jeżeli pojedziecie kiedyś do papugarni i jakaś papuga będzie żrąc mówiła prostytutka, to prawdopodobnie ja tam kiedyś byłam, nie? Dobrze, to są oczki papugów. Ona jest taka z głodu, że ma jedno oczko bardziej. Dobra? A nie, bo te papugi to mają takie całe te źrenice mają, nie mają białego w środku. Co ja robię?
O! To muszę z powrotem tu pomalować. No tej się już nie da pomalować z powrotem, bo już tak... A, żem zlamczyła. Dobra. To tylko teraz odblask w oczach. Proszę bardzo, odblaski w oczach i dzioby. I teraz tej namalujemy taki kremowy dziób. Proszę bardzo. Najgorsza papuga, co ją w życiu namalowała mnie. Jeszcze taki w bok w ogóle. Słuchajcie, dostała w ryj i się po prostu przekrzywił, nie? Dobra, tej namalujemy normalny w takim razie. A ta patrzy na wprost, nie? A tutaj zrobimy taki pomarańczowy, żeby bardziej kontrastował. O, jest. Zbliża mi się termin rachunków, a ja tutaj nie ten. O, proszę. Jest. Tutaj jeszcze zrobimy taki pingst. O, żeby nie była taka łysa ta papuga. O, a tej zrobimy takie piórko takie. Takie jedno pojedyncze, takie urocze. Patrzcie, pyk. O, jest piórko i jeszcze pomalujemy tak, bo to jest mała papuga i ona jeszcze nie jest gruba. O, proszę. To jest baby papuga. Tak jak macie baby Jodę, to macie baby papugę. Proszę. Doskonała papuga. Tutaj jeszcze w tle możemy domalować jakieś takie sprayem, nie? Bo ten spray jest, a ja go w ogóle nie wykorzystuję, bo taki w sumie nie działa zbyt dobrze. Doskonałe. Patrzcie. I już. Deal do głowy. Mieliśmy rysować penisa, więc zaraz wszystko będzie. Prostytutka. Proszę. Teraz musimy namalować coś wulgarnego. Już się zobowiązałam do malowania penisa. Prostytutka schodzi od razu, patrzcie na to. W sumie ta laska też wygląda jak papuga, więc może myślała, że to jej portret jest. Tak czy inaczej za 155 znaczy zapłacę wszystkie pieniążki. Nie będę... Mirona mam narysować. Już myślałam, że wam chodziło o to, żebym narysować penisa Mirona i się tak trochę zaniepokoiłam. Ale nie, Mirona, słuchajcie, mogę namalować. No, na pewno. Chyba tylko po to, żeby oddać proporcje i ciebie narysować takiego wielkiego i w proporcji do tego... No, nieważne. Wiecie, o co chodzi. Miron. Słuchajcie, Miron to jest człowiek żartu, że tak powiem, niebywałego. To już słyszeliście. I to jest straszny pesymista. Więc ja mam pomysł, że ja go namaluję na takim tle. Czekajcie, go namaluję na takim tle. Jest. Pesymistyczny Miron. Jest pesymistyczny. I Miron wygląda jak krasnolud. To częściowo mnie w nim urzekło, bo wiadomo, ja mam słabość do krasnoludów. Siema, Wenku, dobrze ci widzieć. Więc wiecie, tak. Miron trochę wygląda jak krasnolud, jest pesymistyczny i słuchajcie, zawsze on ma takie podejście do życia, dlaczego zawsze pada na mnie, nie? Więc tutaj mu trzeba już chmurę domalować. Proszę bardzo. O! Jeszcze zrobię tutaj takie, o, to jest taka chmura burzowa, słuchajcie, są czarne chmury nad Mironem, nie? I już domaluję mu deszcz. A to chyba, że deszcz mu domaluję takimi, a nie, bo to się chyba nie da tak, żeby cały, ale lipa, dobra, będzie widać to kółko takie, a my nie chcemy, żeby było widać kółka, więc zrobimy to tak. I deszcz nad Mironem. O, i znowu George przyszedł. I kupi obraz Mirona i zrobi z niego tam jakiegoś króla po drodze. Dobra, teraz Miron, podobnie jak i ja, nie jest zbyt opalony w życiu. Więc proszę bardzo, to jest Miron. Okej. Okay. I... pasuje go jakoś ubrać, słuchajcie. Ja tak, o, zrobię mu szyję. Jest szyja. To Miron tak jak wszystko tutaj, nie? Po prostu na szaro. Nie, Miron by się na szaro nie ubrał. On tak najprędzej na czarno, proszę bardzo. To jest jego torsik. Na torsiku mu namalujemy, słuchajcie, toster. Złoty. Bo to jest to osiągnięcie w życiu, które zawsze będzie miał, nie? Także tu, złoty toster. Proszę bardzo. I rączka od tostera. Tam, o, jest. W sumie to trochę wygląda jak złoty garnek, ale to nic.
Złoty toster. O, doskonale. Nie ma żółtaczki, ale niestety tu nie ma innych kolorów, które można by było użyć jako skórę. Dobra. I teraz tak, Miron ma takie ciemne włosy. Musiałam autentycznie, słuchajcie, wy tego nie widzieliście, ale popatrzyłam na niego, żeby zobaczyć, jaki ma kolor włosów, nie? To już jest ten etap w związku, gdzie po prostu musicie na siebie popatrzeć, żeby wiedzieć, jak wyglądacie, nie? Bo zazwyczaj odwracacie głowę w drugą stronę i chcecie wiedzieć, jak wyglądacie. Nie, to straszne po prostu. Ale tak naprawdę spojrzałam na niego, żeby zobaczyć, jaki ma kolor włosów. Miron ma czarne włosy, a nie brązowe, słuchajcie. Tylko, że trochę siwieje, więc już zamienia się w Wiedźmina, słuchajcie. Także tutaj tak. Ponieważ mu włosy ostatnio urosły, to ma takie... O! Kręcą mu się. Dobra. I teraz trzeba tą siwiznę domalować. Gdybyście widzieli jego wzrok, jak powiedziałam o tym, że musiałam na niego popatrzeć, żeby wiedzieć, jak wygląda. Po prostu jakby chciał mnie zamordować. A to nie jest tak, że wiecie, że coś tutaj się złego dzieje. Po prostu... z jakiegoś powodu spojrzałam na niego, żeby dowiedzieć, jakie ma włosy. To jest straszne, nie? Jakby pogrążam się, wiem o tym, ale... Dobra, tu ma tą siwiznę, tu ma te loczki swoje, dobra. Risolutto i mam nadzieję, że to jest, słuchaj, że to jest przepowiednia, że to jest złota karta debetowa i że ona kiedyś będzie na mnie czekać. Także spoko. To jest jego torsik, proszę, to jest jego brzuszek, ale ostatnio mu się przytyło, więc zrobiłam większy brzuszek taki. O, proszę, o, taki. Ach, doskonale. I do tego zrobimy granatowe spodnie. To czekajcie, bo Miron używa paska. Tak już bardziej dla ozdoby, nie? Ale używa mimo wszystko. jak nic mi się obskoczy łomot, nie? Po tym live'ie. Po prostu, o. To jest jego jedna nóżka. To jest jego druga nóżka. Dobra, aż tak wielkiego brzuszka nie ma. Przegięłam troszkę, więc zaraz go tu odchodzimy. Słuchajcie, żeby to w życiu tak chciało działać, nie? O, proszę. A! Jest. O, i tutaj jeszcze jednak bardziej tą męską sylwetkę zrobimy, bo on ma brzuszek, ale mimo wszystko ta jego sylwetka jest wciąż, wiecie, męska. Trochę mnie poniosło. O, i tutaj, o, sadełko mu się tu będzie wylane. O, jest wylane sadełko. O, doskonale. Dobra. I... O, i pasek dla ozdoby. Jest. Talia osy, no no. Teraz ręce. Miron w jednej ręce powinien znowu dzierżyć toster, ale tu już toster ma na koszulce, więc w jednej ręce dostałam zawału. Mój pierwszy donate dany komukolwiek, najlepiej wydane pieniądze. Dziękuję, Alci, dziękuję Ci za Twoje wsparcie, za Twój pierwszy raz razem ze mną. Oczywiście fala dla Ciebie na czacie. Co Miron może dzierżyć w dłoniach? Proszę bardzo. Czaty mówią, już nie może być to toster. Słuchajcie, namalowałam mu klamę, jakby się sikał. Dobra, to teraz o. I tutaj druga ręka. Pięknie. Kebaba. Bardziej pizzę. Miron jest bardziej pizza team. Dobra, to on, słuchajcie, będzie w ręce trzymał pizzę. Książkę pouczył się czytać, dobrze. Nożyczki. Jest. Miron jest pizza team, więc tutaj, słuchajcie, jest pizza. O, trzeba sera jeszcze dodać. Proszę, jest. Najpiękniejsza pizza, jaką widzieliście w życiu. Klawiaturę, tak. To nie, słuchajcie, to zaraz, do tego dojdziemy. Tutaj książkę, bo się uczył czytać, dorysujemy, proszę bardzo. To tutaj tylko musi być smutna książka. Chociaż nie, już zrobimy pomarańczową, żeby do pizzy pasowało. Dobra, to jest książka, jest. I to jest książka, więc... Zrobimy tu, że ma jakąś okładkę i tutaj są literki na niej, tylko są już tak malutkie, że ich nie widać. O, i tutaj kolor papieru to możemy zrobić taki, o. I tutaj wystaje, tak? A tutaj jest z tyłu... A nie, tutaj będzie tył, to od tej strony zrobimy. O, prawie perspektywa, słuchajcie, nie? Dobra, trzyma książkę, ale ponieważ to jest Miron i on kod źródłowy, to tutaj mu trzeba, słuchajcie, takie... To deszcz koło niego się układa w 0-1. 0, 1, tutaj zrobimy 0, tu zrobimy 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. I są teraz dwa typy ludzi, którzy na to patrzą i to rozumieją lub nie.
Proszę bardzo. Jest. I taki Matrix tutaj wokół niego. Proszę bardzo. Doskonale. O. Proszę. I jeszcze trzeba mu namalować oczy. To klasyka. Miron ma... Właśnie, z jego oczami to jest wiecznie problem. Ma oczy i to jest najważniejsze, nie? Działają. O! To jest Miron. Pięknie. I Miron jest wiecznie niezadowolony, więc trzeba mu namalować takie zblazowanie na twarzy. To on. Rzęsy, coś ten... Nie, bo oczy zepsuje i tak dalej. Piękny Miron. Proszę, ja będę wystawiać to. Miron najbardziej chce, żeby jego oczy przestały działać, kiedy patrzy na mnie. Nieprawda. Miron! Nie, tu trzeba napisać Le Miron. Proszę, bo jesteśmy we Francji. Wciąż pamiętajmy o tym. Tak, Kapitan Pizza. To jest za milion pieniądzów obraz. To jest po prostu... Dobra, ja zobaczę, jak tam w ogóle z pieniążkami stoję, bo może zaraz zbankrutuję. Patrzcie, ja nawet wychodzę na plus. Nie wierzę. I jestem super zdolna. Czy ja tutaj coś mogę kupić w związku z tym, że ten? Czy tylko dalej muszę malować? O, śliczne dersi. Proszę bardzo. Miałam namalować coś wulgarnego. Dobrze. Nie lubię tych kolorów. To idź stąd i znajdź kogoś, kto ci namaluje ładniej. To jest doskonały obraz. Nie potrzebuję kolorów. Ma duszę. Dobra, to teraz tak. Miała być wulgarne, znaczy miały być wulgarne rzeczy. Tak, tam w wydatkach było wino. Rozklapioche niby, Szymku. Dobrze, ale najpierw mieliśmy... Siema, Stafi, dobrze ci widzieć. Najpierw spokojnie. Najpierw mieliśmy namalować, że tak to ujmę, kutanga. Za 400 Mirona chcą... Bierz, stary, bierz! Bierz Mirona za 400! Uff! Zdecydowaliśmy, że jesteś zbyt popularny. Nie odczekuj od nas już nic więcej. Co? Hipster nie chce ode mnie kupować? Bo jestem zbyt popularna? O nie! A to smutne jest, mi jest przykro teraz. Dobra, walić hipsterów. Teraz malujemy Le Coutangueux. Dobrze, Roxy. Będzie doskonale. Swoją drogą, dobrze cię widzieć. Dobra. Musi być wulgarne, ale nie na tyle, żeby dostać bana na Twitchu. Ja myślę, że jak pomaluję tło na fioletowo, to ban, znaczy to Twitch mi wybaczy, bo oni też są fioletowi. Proszę bardzo. Zbyt fioletowo. Może ten? To jest zbyt niebiesko. Ale bym chciała taki inny odcień fioletowości. To jest zbyt liliowy. No nic, będziemy mieć ten, co razi po oczach. Dobrze. Teraz tak. Ponieważ nie możemy malować części ciała bezpośrednio, to proponuję zakląć Le Coutangueux w ogórka. To takie oczywiste. Ale z drugiej strony... A może tak w krystaliczny, taki jak mamy. Proszę, krystal na czacie. Bagietę namalować. Lecyc już był, kiedy malowaliśmy młocio walenia wystającego z kibla. Także Francia w końcu. Dobra, przekonałaś mnie tą bagietką. Jak La Francia, to okej, okay, dobra. La Francia, przepraszam. Bagieta. Teraz ja muszę znaleźć jakieś referencje, więc Miron, ściągaj spodnie. Popatrzył na mnie z byka, nie chcę ściągać spodnie, więc słuchajcie. Wszyscy wiemy, że Le Coutangueux ma taki, ten tego tu, o, taki, taki. A ponieważ jest to bagietka, to musi być troszkę wygięty w niektórych momentach. Tak. I...
tutaj ta bagietka, ona się trochę, wiecie, zmarszczyła się, ciasto się zmarszczyło, kiedy ją piekli. Okej. Dobra, teraz trzeba pokolorować w środku. Jest okej. Teraz tej bagietce trzeba domalować, słuchajcie, bagietkowość, nie? Czyli tu. Jest bagietka. Także okej, dobra. I tutaj trzeba to zmarszczone ciasto. Jest. I teraz słuchajcie, bo bagietki mają te takie wykrojone w poprzek. I takie przypieczone, więc to będą te wykrojone w poprzek, przypieczone. Proszę. Niektóre bagietki są posypane makiem. To zrobimy tutaj. Patrzcie, jest mak. O! To źle wygląda. To wygląda jak jakaś choroba, nie? O nie, nie ten kolor. To tutaj zrobimy takie rozświetlanie, słuchajcie. Takie jak na niektórych obrazach są, taka gra świateł, że one są takie piękne, proszę bardzo. Ja w ogóle nie wiem. Zawsze daje wam się wypuścić w takie dziwne historie, a potem muszę kombinować, nie? O, proszę. Okej, okay, i ponieważ to jest Le Francais, to ta bagieta musi wystawać z tej takiej torby. O, to tutaj ta torba taka do wystawania bagiety, proszę bardzo. Tutaj w środku, bo jest, to czekajcie, bo tutaj jest w środku, więc musi być ciemniej, bo tu światłocień jest, cały czas gra świateł, proszę bardzo. I tu jest torba do wystawania. Doskonale. O! Jest! I tutaj jeszcze, bo tutaj wiecie, czy daje te sprawy, nie? Także doskonale. Jest! Jest bagieta? Jest! Jest kutangeł? Jest! To jest kutangeł przeklęty w bagietę zaklęty, czy coś takiego, kurde, nie to. Czekajcie, o! Tu i tutaj jeszcze tak domalujemy, ja to poprawię. O, jest. Dobrze. I tutaj ostatnie nacięcie. Doskonale. I winiacza, słuchajcie, dobra, winiacza tutaj domalujemy. Takiego, tutaj wystaje tylko kawałek winiacza. W dobrej zielonej butelce, żeby tam, wiecie, fermentował w odpowiedni sposób i był chroniony przed światłem. Proszę bardzo. Jest winiacz. O! Doskonale. To coś pasowałoby tutaj dla równowagi domalować. Bagieta Kutang nie istnieje, nie może cię skrzywdzić, tak? Tymczasem bagieta Kutang. Dobra. Ser nie będzie widoczny na bagiecie, chyba że to będzie ser pleśniowy. Czekajcie, ser pleśniowy. Dobra, w końcu jesteśmy we Francji. To ser pleśniowy ma tutaj taki ten pleśń, proszę. O! I ma tutaj, o! Doskonale. I patrzcie, jest, wszystko się zgadza. Ser pleśniowy. Tutaj jeszcze dorysuję, że ma więcej tej pleśni. O! Jest! Doskonale. I wystawiamy. Kutangeł przeklęty w bagietę zaklęty. O nie, nie zmieści się! Zrobimy kutang. Proszę bardzo. Jeszcze sobie zapiszę to. Piękne, doskonałe. Proszę bardzo. Zrobione. A i też bym zjadła ser pleśniowy, ale kurczę, później bym cierpiała dwa dni. Myślę, że byłoby warto. A! Kupi. Kolory są zbyt szalone, no bo to szalony obraz jest, George. Ale patrzcie, stoi i patrzy. Jeszcze trochę zacznie fapać. Stary, nie nakręcaj się tak. Dobra, to już mamy kutangeła zaklętego w bagietę. To chcieliście jeszcze rozklapiochę, tak? Nie ma problemu. To musimy jakieś ładne tło pod rozklapiochę dobrać. Już nie może być fioletowe, bo już było fioletowe.
Ale zrobimy może takie złote. Złote tło. Czerwone! Dobra. To po prostu jest gówno? To nie jedz. Jest czerwone tło. Okej, okay, i teraz słuchajcie, ja wam narysuję najpiękniejszą rozklapiochę, jaką widzieliście w życiu. Najpiękniejszą, ze złotym deszczem. Czekajcie, to ja zrobię tak. A, to jak ma być złoty deszcz, to się zrobi tutaj, patrzcie, złoty deszcz, tym się złoty deszcz zrobi. O! Jest złoty deszcz pod rozklapiochę. Trochę zbyt złoty, w sensie zbyt mocno. To jeszcze, o! Patrzcie, jest złoty deszcz na czerwonym tle. Lubiłem cię, zanim stałeś się sławny. To idź do kogoś, kto maluje na śmietnikach. I przy okazji własać się do tego śmietnika, bo tam jest twoje miejsce. Proszę bardzo. Okej. Okay. Rozklapiocha. Piękna rozklapiocha. To zrobimy tak. Słuchajcie. Tutaj puszczę wodze swojej fantazji. Jakby wszystko jest doskonałe. To jest najpiękniejsza rozklapiocha, jaką będziecie mieli okazję podziwiać. Obiecuję. I wcale to nie jest Cthulhu Monster i proszę nie kojarzyć tego, bo to jest arcydzieło, to jest dzieło sztuki, słuchajcie. Wy musicie zrozumieć, że to... Bierz! Wcale nie jest tandetny, no wiadomo. W końcu to bagieta zaklęta. I tak dalej. Za 200! Ja sprzedaję najgorętsze rzeczy na ulicy. To prawda jest. Zwłaszcza po tej bagiecie, słuchajcie. A tutaj to już w ogóle po rozklapiosze będzie wszystko doskonałe. Więc słuchajcie, tutaj o tak. Zrobimy tak i jeszcze tutaj trochę. To będzie doskonałe, perfekcyjne arcydzieło. Które z jakiegoś powodu zupełnie nie ma sensu, ale to nic. Dobra. Jak powszechnie wiadomo, rozklapiochy mają skórę. Więc zrobimy tak. O! Ale tak, myślę, że rozklapiochę dużo łatwiej byłoby namalować jako kanapkę z szynką. Tylko zastanawiam się, czy powinniśmy tak mocno ten przemysł piekarniczy i pornograficzny ze sobą łączyć, bo wiecie, bagieta i kutang, to już niech rozklapiocha będzie miała coś innego. Proszę bardzo, jest. Okej. Okay. I tutaj, słuchajcie, jeszcze dodamy coś tak, o, takie ło. To nie jest tak, że gnije, to po prostu... ma swoje osadzenie w rzeczywistości, a tutaj w tym przypadku w roślinności. O, tak? I tutaj jeszcze damy takie ło i tutaj takie... Niech będzie. Niech to będzie piękne, ok? I słuchajcie, delikutaśnie, delikutaśnie, bo te rzeczy muszą być subtelne, subtelne. Siema, Kambi, dobrze cię widzieć. Wbiłeś w idealnym momencie. Dobra, i teraz tu robimy tak. Proszę bardzo. Jak na filmach dla dorosłych, tylko że azjatyckich, nie? Także robimy... O! Raven Feather, dziękuję za referencję. Doskonałe referencje. A, źle kliknęłam, Mirun kliknie. Do przeklika tutaj. O, proszę bardzo. Okej. Okay. Lekcja anatomii z młoteczką. I teraz tu dodamy tak. Tu dodamy tak. Tu dodamy tak. Proszę. OK? A tu zrobimy tak.
I jak powszechnie wiadomo, niektórzy mają tak, jak jest tu, a niektórzy mają tak, że co nieco wystaje. Ja Wam nie będę mówić, jak mam, bo już chyba na którymś filmie wspomniałam, więc nie będę się powtarzać, ale możemy dodać to tak. O, proszę bardzo. Nawet jest na złotych cytatach z Lion King. Tak? No proszę. Głównie się pochwaliłaś. No i widzicie, proszę bardzo, tu czarna dziura do otchłani rozkoszy. Proszę, to jest najpiękniejszy kwiat, jaki oglądaliście w życiu. Proszę. Jest, jest. Doskonale. Jest subtelnie, jest wspaniale. Jeszcze tutaj możemy dodać rozbłyski wspaniałości, nie? Czasami, słuchajcie, kwiaty mają swój nektar, więc możemy zrobić trochę nektaru. Proszę. Który ścieka tutaj po łodyżkach i po gałązkach. Proszę. Macie. I pięknie. Stawiamy. Kwiat rozkoszy. Rozklapioszy. Proszę, jest rozklapiocha. Wszystko. Voilà. Och, tak, kwiat rozkoszy w rozkwicie. Jemu się nie podoba, bo podobno stare. Dobrze, mieliśmy już kwiat rozkoszy, bagietę, browarki, co więcej? Co mam namalować? Brak energii, nie lubię tego. To poszukaj gdzie indziej. Może po prostu bagieta by ci bardziej odpowiadała. Chomik. Mrówka stripteaserka. O rety. Lisona piękne. Pozdrów tatę. To był piękny kwiat. Kolory są zbyt szalone, bo to szalony obraz jest. Idź stąd, George. Nie no, już mieliśmy deal do kształty, więc pomijamy deal do kształty, ale mrówka stripteaserka i chomik brzmią bardzo atrakcyjnie, więc dobra, robimy mrówkę stripteaserkę i chomika. Słuchajcie, na jednym obrazie. I cebulę. Cebula musi być specjalnie dla Wisielcowej, której teraz z nami nie ma. Namalujemy cebulę, ale to za chwilę. Najpierw zróbmy mrówkę stripteaserkę. Znowu będziemy zmuszeni zrobić czerwone tło, no bo... Albo zrobimy takie ciemne, bo już wiecie, światła są przyciemnione. Ten chomik z taśmą, o nie. Dobra, to inaczej. To za wszystkim musi stać pewna historia. I tutaj za tym obrazem też będzie stała historia. Jest scena. Złe kolory. A ty masz kiepski ryj i jakoś nie narzekam, jak przychodzisz. Dobra, to jest scena. Piękna deskowa scena. Tutaj trzeba jeszcze deski domalować. Proszę. Są deski. Okej. Ja jestem za tym, żebyśmy nie byli tak bardzo ukierunkowani na jeden kolor, więc tym razem mrówka to będzie czarna mrówka, a nie czerwona. Żeby już tak, wiecie, było inaczej. Dobra. W dobrych stripteaserkach, nie wiem jak jest, ale jestem przekonana, że w dobrych stripteaserkach leci konfetti. Ej, ja naprawdę nie chcę być wulgarna, ale czy tutaj po prostu sami homoseksualni mężczyźni próbują przyglądać się mojemu obrazowi, że nikomu się nie podoba? No a to wygląda, słuchajcie. Tak, albo fioletowy. Rzeczywiście fioletowy też mógłby być w burdelu. Tak czy inaczej, zawsze jestem przekonana, że w stripteaserkach leci konfetti i świeci mocne światło, więc ja zrobię trochę konfetti. Dobra. Konfetti zazwyczaj jest kolorowe, więc tutaj dorzucimy trochę. Dobra. I mocne światło. O! Takie różowe? Nie wiem, no ale nie będzie.
Tutaj jest ten dynk z dopuszczania światła. Nie wiem, jak on wygląda, więc go na... może spróbuję tam w ten sposób. Odkryto nową planetę. 90% jej składu to ciasteczka. Lecę ją wpierdolić. Dobra. Dlaczego malujesz bez pasji? To jest piękne i z pasją. Ale może jak widzę twój rej, to mi pasja przechodzi. Dobra, są światła już. Proszę bardzo. Doskonale. Okej, okay. Teraz trzeba to wszystko znowu przemalować trochę na czerwono, żeby to przerzedzić. To był ten czerwony chyba. Tak, tani neon musi być. Dobra, i teraz trzeba dodać trochę taki, żeby była różnorodność w tym czerwonym. No, najpiękniejsze tło w historii, słuchajcie. To muszę domalować z powrotem, bo się zasłoniło. O. Dobra. I trochę sceny muszę domalować z powrotem, bo tak wyszło, że zniknęła pod tym wszystkim konfetti i tak dalej. O, dobra. I tutaj jeszcze na czerwono. Dobra, jest doskonale, słuchajcie. Ja wiem, że na razie to wygląda jak gówno, ale wyciągniemy to, zobaczycie. Ej, ja na przykład nie rozumiem takich ludzi, którzy... A, lubiłem cię, zanim byłeś sławny. Kurde, to nie przychodź więcej, proszę. Nie przychodź do mojego sklepu. Dobra, jest już skrzypka, tak? Jest doskonale. Ciastkową planetę, póki jeszcze istnieje, to jest dobry pomysł. Dobra? To jest głębia, dokładnie, Roxy, to jest głębia. I teraz tak. Rura do striptizu musi być wmontowana w sufit, więc podejrzewam, że dobrym pomysłem będzie ją po prostu narysować w ten sposób. I tutaj zrobić kółko. O! I trzeba domalować odblask światła. Musi być różowy, ponieważ jest to światło różowo-czerwone. Proszę bardzo, to jest odblask światła. Tak, i tutaj musi być trochę cienia, więc nie namaluję cienia, no bo mam za mało kolorów. Co oni się tak przyczepili tego obrazu? Przecież jest doskonały, jest najpiękniejszy. Dobra, teraz trzeba dorysować chomika, nie? Chomik tu będzie miał swoją głowę, bo on tak odstaje tylko, siedzi tyłem, słuchajcie. Chomiki są tłuste, więc tam proszę, tu tyłem siedzi. To ma taką łatkę, jak chomiki mają takie łatki. Tu, o, proszę bardzo. Tu i przez grzbiecik. Źle wygląda. I tutaj przez grzbiecik taki czarny paseczek. Dobra. I teraz uszki chomika. Uszki tutaj, jedno uszko, drugie uszko. Proszę. I chomik macha pieniążkami. Ma łapkę tutaj. To jest łapka chomika i tutaj są pieniążki, co on macha tymi pieniążkami. Dla mrówki stripteaserki. Proszę. Proszę bardzo. Jest. Dobra. I tu na pleckach chomikowi domalujemy, słuchajcie, kawałek odklejonej taśmy, nie? Bo on się już wyzwolił, on już uciekł i on już nie jest przyklejany taśmą. Sklejany taśmą, przepraszam bardzo, tu. Tu mu tak zachodzi, tu mu tak zachodzi, tu jest jeszcze kawałek taśmy taki ma przyklejony. Jest. Jest taśma dokładnie tak, jak prosiliście, proszę. Zwyzwolony chomik, który przyszedł na striptease. Tak, po co iść na SPS, kiedy można tutaj wszystko umłoć. Teraz tak, słuchajcie, potrzebuję referencji mrówki. Czy ktoś mi może mrówkę wkleić, jak mrówki wyglądają? Ja wiem, że mają trzy kuleczki, składają się z trzech kuleczek i z nóżek. Ile nóżek ma mrówka? Chyba sześć, nie? Sześć, czyli po dwie na każdej kuleczce. Tak by wyglądało, nie. Po trzy na każdej kuleczce, bo jedno to głowa. Dobra, to teraz tak. Ona musi patrzeć wulgarnie na chomika. Także tu jest głowa mrówki i ona patrzy wulgarnie na chomika. Swoją mrówczą głową. I tutaj mrówczymi ustami. Ponieważ jest to stripteaserka, to ona musi mieć szminkę na tych ustach. Ale żeby tą szminkę było widać, to namaluje tą szminkę na różowo. Żeby tutaj się... O, proszę, jest. Jeszcze trochę i słuchajcie, Walaszek mnie zatrudni, nie? Bo rysuję na jego poziomie. Wszystkie trzy pary nóg wychodzą ze środkowej kuleczki. O, dziękuję, Szotysława. Będę pamiętać.
Dobra, i to jest... tutaj musi mieć... Znaczy ja wiem, że mrówki nie mają widocznych oczu, ale jednak musimy tutaj jakąś formę, nie wiem, personifikacji czy coś dodać, żeby wiadomo, żeby było wiadomo, że to jest mrówka i że ona jest wulgarna i że to jest stripteaserka, więc tutaj ładny cień do powiek i doczepiane rzęsy, proszę bardzo. Doczepiane rzęsy. Nie wiem, jakie oczy mają mrówki, ale niech będzie, że takie, nie? Także tu. Teraz muszę narysować jej piękne ciało i z tego będą wychodzić wszystkie nóżki. I tutaj, proszę bardzo, ponieważ z tego wychodzą wszystkie nóżki, to zrobimy to trochę dłuższe, ale tu musi mieć odwłok, tak, na trzeciej kuleczce, proszę. I ponieważ jest to mrówka stripteaserka, to musi mieć, uwaga, stringi. Proszę. Okej. I teraz tak, tutaj dwiema się trzyma. I to jest takie zawinięte, dlatego jest takie krótkie. Nie, że ona jest jakaś niedorozwinięta i nie ma nóżków, tylko wiecie. I tutaj na dwóch stoi. Jeszcze po jednej by się przydało, nie? To dwiema tak. Woo! Proszę bardzo. Działa. Dobra. I teraz słuchajcie, ponieważ jest to stripteaserka, to ma nad dupą złoty tatuaż. Taki wiecie, taki tribal ma tu. O, proszę bardzo. I ma skrzydełka wytatuowane. Proszę. To jest mrówka stripteaserka, która się nazywa Angel. I jeszcze czułki, proszę. No, tak patrzy na tego chomika i tak wiecie, no chodź, no chodź. A on, nie, nie, nie mam tyle pieniędzy. A ona na to, no chodź, no chodź. Dobra, jest, mrówka stripteaserka jest chomik. Bądźcie ze mnie dumni. Mrówka, proszę bardzo, stripteaserka. Proszę. Płacę tylko za sztukę z drugiej ręki. To idź stąd. I puchate kajdanki na czułkach. Za późno, sign, za późno. A to by było, tak, to by było doskonałe. Szalon, no oczywiście, że szalona, słomeczku. Sześć nóg. Dziękuję, pompelku, swoją drogą, dobrze ci widzieć. Co następne? Ile razy jeszcze będą krytykować mój piękny, doskonały, waginalny obraz? Halo? Dobrze, co następne? Co malujemy? Cebula miała być. I garnek złota. Raven, to będzie doskonałe. To, słuchajcie, ja mam wizję. Zainspirowaliście mnie jak zawsze. Niebo. Patrzcie, chmurki. Chmurki są. Ja już mam wizję. Ja już wszystko wiem, słuchajcie. I są chmurki. Dobra. I to będzie najbardziej polski obraz, jaki istnieje, nie? Młotka musi sobie przypomnieć, jak tęcza wygląda. Tak po kolei, jak te kolory są. Chyba się od granatowego, czy nie od granatowego, tylko od fioletowego zaczyna, nie? Także jest fioletowy. Potem jest granatowy. Potem jest błękitny. No to błękitny już mamy. Potem jest zielony. Potem jest żółty. A! Zjadłam trochę zielonego, to chwila, poprawię. Zielony. Potem jest żółty. Dobra. Potem jest pomarańczowy. I na końcu jest czerwony. Doskonała, najprawdziwsza tęcza. Teraz trzeba temu dodać trochę oparów absurdu i magii, słuchajcie. To wciąż jest, wiecie, w chmurach. Jest. Okej, i teraz garniec. Taki jak kocioł czarownicy, słuchajcie, doskonały i wielki. Proszę, jest garniec.
Nawet mu perspektywę zrobimy, słuchajcie. Tu, tak. O. Bo tu się wypełnia. Proszę. Na czerwono domaluję, bo zepsułam. Okej. O. Tu. Jest. I tutaj trzeba zamalować, bo to, wiecie, nieprzeźroczyste i dodać, że się świeci. Światło się odbija delikutaśnie. Od garnca. Tu. Słuchajcie, jaki świat i jakie życie taka czterolistna kończynka. Także, słuchajcie, zrobimy tak. Tak. I tak. I każdy sobie wytłumaczy sam, co to jest. Może tutaj trochę delikatnie, o, zrobimy tak. Tak. I tak. Proszę. I tutaj dodamy kilka szczegółów, żeby wam było łatwiej. Dobra. I słuchajcie, teraz to, czego wszyscy pragną najbardziej. Mi brakuje trochę kolorów, żeby namalować tak, jakbym tego chciała. Ale damy radę. Tak, proszę bardzo, mrówka stripteaserka. Będzie kolejną inspiracją dla George'a. Dobra, i teraz tu delikatnie, słuchajcie, trzeba dodać sparklujące złoto. Kuźwa, nie tym chciałam. A, już nie mogę tego cofnąć. Dobra, to sparklujące złoto, żeby mi było łatwiej namalować to, czego chcę. Okej. Okay. To miało być sparkle, to miało być światło, które jest rozproszone. I pozdrawiamy bardzo serdecznie Cimka, który właśnie został cichym stalkerem. Dobra, i tutaj zrobimy tym. Dobra, i teraz słuchajcie, to, na co wszyscy czekali najbardziej, to zamaluję. Pomarańczowe. Trochę powinny być jaśniejsze, ale nie mam. Tutaj wystające. Takie. Tutaj kształt powinien być, o, taki bardziej, o. Proszę bardzo. Tutaj zrobimy tak, w ten sposób. A tutaj zrobimy jeszcze takie, musiałoby trochę wystawać. O, tak, tak to zamalujemy. Wiecie? O. I tu, bo to jest przykrojone, więc żeby tutaj było tak w środku. Ej, nikt nie chce kupić najpiękniejszego obrazu, jaki stworzyłam. Że tak powiem, kwiat kobiecości. Dobra, i teraz o tu. Tu w środku zrobimy tak. Garniec cebuli na końcu tęczy. Zmarzenie każdego Polaka, słuchajcie. O, i pozdrawiamy bardzo serdecznie kolejnego dzielnego legionistę. I teraz mi się coś przycięło, chyba że to znowu długopis przyszalał. Halo. Czemu mi się nie wyświetliło? Proszę mi pomóc. Tak, czyli znowu długopis szaleje. Długopis. Nie ma co robić z życiem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję ci, długopisiku, za wsparcie i dla ciebie kryształowa cebula na czacie, żeby było tak tematycznie. Dobra, i tutaj. I po raz kolejny. Dobrze widzę? Czy ja oszalałam, bo dostaję dźwięki? Pozdrawiamy długopisika bardzo serdecznie. Słuchajcie, zróbcie mu falę na czacie za to, że mnie troluje, nie? Bo ja przez chwilę naprawdę nie ogarnęłam, co się dzieje. O, proszę bardzo, jest cebula. Nie ma nic bardziej polskiego. To jest najbardziej polski obraz, jaki istnieje. Tutaj jeszcze, słuchajcie, dodamy troszkę, o, świateł. Aj, zepsułam. Mogłam delikutaśniej, ale się nie dało delikutaśniej. To jest chyba obracanie tego, więc się nie da cofnąć. No ale dobrze, nie będziemy malować od początku, tylko weźmiemy tutaj, zamalujemy z powrotem i już. I to będą sparkle złotości, proszę bardzo.
Ale z daleka nie wygląda tak źle. Z daleka wygląda dokładnie tak, jak chciałam. Także uwaga. Dobrze, nazwiemy obraz pieniążki. Proszę, tak wychodzi moja tęsknota za wisielcową, słuchajcie, garnet złotej cebuli na końcu tęczy. To jest coś, o czym wszyscy marzą. Ma tęczę i twierdzi, że mdłe, nie? Także zobaczyć, nie bankrutuję, bo nikt nie chce kupować mojej sztuki ostatnio. A, wciąż mój pieniądz rośnie, także jest dobrze. I nie piję coraz więcej, więc to wciąż całkiem nieźle się prezentuje. Czy ja mogę sobie dokupić jakieś szpachelki i dodatkowe narzędzia, czy ja tylko mogę rysować? Tak! Cebula poszła za 600. Zauważony. Ktoś zauważał działania Passport. Dobrze. Nowa twarz na scenie sztuki. Dobrze. Tak, robi karierę. Siema, demony z szafy. Dobrze ci widzieć. Tak, to były prawdziwe cebuliony. Słuchajcie, ja myślę, że powinnam w ogóle... Aj, nie, to chciałam. Tu sobie muszę zamknąć. Ja... O nie, przecież już cebulę kupiono. Już nie zrobię zdjęcia cebuli. No nie. I słuchajcie, to wy bierzcie nową inspirację, bo tutaj Miron chyba coś chce mi powiedzieć. Macha, że przerwa. Także moi drodzy, 5 minutek siuś pauzy i zaraz wracamy malować z powrotem. I dziękuję ci, długopisiku, za wsparcie i za suba dla Nightwisha, bo jak powszechnie wiadomo, Nightwish jest moim facetem, moim największym fanem, ale suba nie kupi, nie? Także dziękuję ci, długopisiku. 5 minutek siuś pauzy, 5 minutek i zaraz będziemy działać dalej.